Cześć moi drodzy, Aga Baraniak z tej strony. Witam Was serdecznie na moim kanale oraz w drugiej edycji polskiego YouTube Hopa. W tym roku zaprosiłam do współpracy polskie sklepy, fantastycznych polskich producentów oraz bardzo kreatywne osoby, z których każda poczęstuje Was niesamowitą dawką wiedzy. Ilość nagród do wygrania w tym roku jest naprawdę imponująca, za co bardzo dziękuję naszym sponsorom. Aby wziąć udział w zabawie, należy zasubskrybować każdy z naszych kanałów oraz zostawić komentarz pod każdym z filmów. Będzie nam wszystkim bardzo miło, gdy podzielicie się z nami Waszymi opiniami na temat naszych prac. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w opisie każdego z filmów. A teraz zapraszam Was na swój tutorial. Album na gotowej bazie, na takim dużym trybie o wymiarach 20x20 cm, który jest nowością w sklepie AB Studio. Użyłam do tego albumu kolekcję Diary, która jest naprawdę romantyczna i bardzo oryginalna, oraz kilka arkuszy z elementami do wycinania, czarno-białych arkuszy, żeby troszeczkę urozmaicić swoją pracę. Album, przyznam, był dla mnie nie lada wyzwaniem, gdyż musiałam poradzić sobie z mocowaniem kart, a na co dzień nie wykonuję tego typu projektów, więc trochę się nad nim namęczyłam. Na szczęście pomogła mi w tym Waszapa, nie wiem czy to akurat dobrze wymawiam, ale jest to taki materiał, który wieki temu zakupiłam w sklepie na strychu. Grzbiet zszyłam na maszynie, a następnie przykleiłam wszystkie karty. Ten materiał wykorzystywałam już wcześniej do swoich prac, do swoich żurnali i bardzo fajnie się sprawdza, gdyż ponoć można nawet go prać, więc jest dosyć wytrzymały i na media, i na wodę, i na różnego rodzaju szycie na maszynie, więc polecam, żebyście sobie przetestowali. Przyznam Wam się szczerze, że odrobinę ułatwiłam sobie pracę, gdyż wcześniej z papieru wycięłam pasujące elementy pod te tryby i pod okładkę na ploterze do cięcia Brother, który ostatnio zakupiłam, aby po prostu przyspieszyć proces tutaj tworzenia tego tutorialu dla Was. No i tutaj miałam odrobinę wyzwanie właśnie z tym plastikowo-foliowym elementem, który jest nowością. Najpierw chciałam użyć do niego taśmę dwustronną, później stwierdziłam, że jednak taśma dwustronna może nie trzymać, więc przymocowałam na taki glossy accent z Rangera. To jest taki preparat do klejenia różnych elementów ze sobą, bo on nadaje się do klejenia metal do papieru, metal do materiału, tektura do metalu, metal do metalu, także wszystko możecie w zasadzie przykleić tym preparatem.
ja generalnie miałam bardzo duży problem tutaj z tą bazą albumową, bo nie zaplanowałam sobie wcześniej, nawet nie testowałam tego grzbietu, także robiłam to na czuja i cieszę się, że się w końcu udało jakoś to zrobić. Przyznaję się bez bicia, że jest to pierwszy taki album, który wykonywałam, bo na co dzień albumów nie wykonuję w ogóle, więc nie znam się na sposobach pracy z zakładkami czy też z okładkami. Po prostu mam problem z gotowymi bazami i mimo to, że mam ich bardzo dużo w domu, nie wykorzystuję ich, dlatego że nie wiem, jak sobie poradzić z oklejaniem tych kart, a wydaje mi się, że jednak lepiej wygląda wszystko, jak jest gotowe i zrobione od podstaw samemu. Nawet jeżeli miałoby się coś nie udać do końca idealnie, to jest jednak zrobione samemu. To właśnie przyklejam tą najtrudniejszą część z całej mojej pracy, to jest właśnie ta plastikowa przekładka. Przyklejam ją na ten glossy akcent, z racji tego, że on dosyć szybko łapie i ma taką precyzyjną końcówkę i możecie go sobie zaaplikować tam, gdzie potrzebujecie go zaaplikować. Bardzo lubię strony takie mocno wyraziste i mocno 3D, więc między moimi kartami jest dosyć dużo miejsca, żebym mogła sobie poukładać dużo warstw na każdej stronie. Jeszcze do końca nie wiem, czy to będzie album, czy to będzie żurnal, natomiast zamysłem jest na pewno warstwowość, więc zostawiam tutaj sobie bardzo dużo miejsca. No i planuję teraz, jak zrobić okładkę. Na pewno chciałabym użyć szablon. Tutaj miałam troszeczkę dylemat, bo nie wiedziałam, jakiego szablonu użyć. I skończyło się na szablonie na takiej pięknej mandali serwetce bardzo ażurowej z AB Studio 20x20, gdzie używam teraz Gessa. Ona, słuchajcie, jest bardzo drobny, ma wzór i bardzo często, jak używacie zbyt rzadkich mediów, to wzór może się rozlewać. Ja Wam polecam Gesso Prime Marketing od Fina Bayer. Bardzo często, jeżeli potrzebuję taką mocną strukturę, to zdarza się, że dodaję białego pigmentu do takiego gessa, jak już naprawdę chcę, żeby coś było bardzo 3D i bardzo gęste. No i tutaj dobieram sobie elementy do mojej okładki. Tu mam akurat Speedjunt, to jest taka pierwsza, najstarsza kolekcja w zasadzie AB Studio. Tu mam nowe tekturki takiej kamieniczki, które też tutaj sobie czyszczę i ułatwiłam sobie pracę, bo wycięłam sobie też na ploterze już pod wymiar papier, żeby nakleić, bo dosyć są to ażurowe elementy, a za bardzo na mediowanie nie byłoby czasu, więc postanowiłam, że przytnę sobie po prostu ten papier i wszystko poklejam papierem. I tak też przygotowywuję sobie tutaj wszystko do mojej kompozycji. Nieodzownym elementem, który stosuję w pracach, to są resztki bermaty, które tnę na takie małe kosteczki. I kompletnie w ogóle nie używam zwykłych kostek dystansowych, chyba że do kartek, gdzie używam stempelków takich pokolorowanych akwarelami, no to wtedy to musi być bardzo estetyczne i bardzo ładne. Natomiast do prac mediowych, takich mocniejszych, to klej na gorąco i kostka dystansowa z bermaty lub też jakiś żel medium, który ma właściwości klejące. Także to jest dla mnie najlepszy sposób na przyklejenie czegokolwiek. I
i tu postanowiłam sobie też użyć właśnie tego plastikowego, foliowego, nie wiem jak to nazwać, przezroczystego taga, który teraz pokrywam delikatnymi chlapaniami i używam do tego tuszu rysunkowego marki Renaissance. Bardzo lubię ten tusz, gdyż nie wsiąka w powierzchnię. Nawet jeżeli użyjecie go na płótnie, czy też na papierze akwarelowym, czy też na zwykłym innym papierze, który jakby w swoich właściwościach ma wciąganie tego preparatu do siebie, to ten tusz rysunkowy, on pozostanie taki lekko chropowaty i bym powiedziała lekko nawet wypukły na powierzchni, co jest bardzo fajnym efektem i możecie też go służyć nagrzewnicą. Z nim się nic nie stanie, za bardzo nie bąbelkuje, zostawia taką formę, w jakiej go zostawicie. I teraz układam sobie tutaj moją kompozycję na tej mojej okładce. Za dużo nie myślę. Zaczynam przede wszystkim zawsze od przyklejenia jednego elementu, później to już wszystko leci dalej, bo gdybym się zastanawiała zbyt długo, ja nie lubię grzebać się w pracach, lubię to robić szybko, sprawnie, bo po prostu zwyczajnie nie mam czasu, żeby siedzieć i układać wszystko na próbę. Przyklejam, jakoś to idzie, docinam sobie akurat tutaj wykrojniki, które są za duże i nie pasują mi w całości, to docinam sobie i układam, wciskam gdzieś tam w elementy do pracy. Ja bardzo chciałam, żeby moja okładka była niezmiernie romantyczna, więc postanowiłam tutaj użyć koronki. Nowe foremeczki z Prime Marketing zakupiłam w Zielonych Kotach. Wykonane są z masy bardzo plastycznej, bardzo lekkiej, którą mam ze sklepu Foamiran bodajże, Foamiran Polska. No i tutaj ozdabiam sobie wszystko tak, żeby też nie przesadzić, bo przesadzić z pracą i z kompozycją jest bardzo łatwo, później jest ciężko z tego wybrnąć. Słuchajcie, to wszystko musi być eleganckie, ja jestem taka, że niekoniecznie więcej znaczy lepiej, więc stosuję umiar. Nie używam tutaj też za dużo mediów, bardziej bawię się papierem, żeby Wam pokazać możliwości tej kolekcji i produktów, które używam w tej pracy. Z metalowych takich zawieszek, które kupiłam w Zielonych Kotach, zrobiłam sobie taki łańcuszek, co wzbogaci mi pracę. A teraz tu mam takie koraliki, które wcześniej widzieliście na filmie. Je się generalnie zawiesza na żyłkach, można różne wisiorki z nimi zapewne robić. Ja uwielbiam je używać do prac i dzisiaj też jakby wykonam tytuł swojej pracy właśnie za pomocą tych koralików. Trochę mi tutaj ciężko było je poukładać, bo one są ogólnie takie jakby ceramiczne, są śliskie i ślizgały mi się tutaj na medium do klejenia i na tej też folii, która jest sama w sobie śliska. Natomiast udało się. Wyrównałam sobie tutaj tekturką do pionu te literki i powiem Wam, że wyglądają fantastycznie. Także to jest coś, co bardzo mi się podoba. I
cieszę się, że właśnie wpadłam na taki pomysł, żeby pokazać Wam to w swojej pracy. To, co tygryski lubią najbardziej, to są takie właśnie vintage wstążeczki zakupione w sklepie Foie Miran Polska. Wybrałam tutaj czerwony, taki kolor wina, który pasuje mi do tej kolekcji papierów, i czarny. I sami zobaczcie, że jak już się powiesi, już się zawiąże tylko kartki, to już jest efekt wow. Ja uwielbiam wykańczać nimi właśnie swoje projekty. Teraz muszę przykleić tutaj tego taga plastikowego. Nie używajcie kleju na gorąco, bo ta folia, która będzie teraz dostępna w sklepie AB Studio, nie jest odporna na zgrzewanie, więc to się Wam po prostu powygina, a szkoda, żeby efekt popsuć. I mój album jest gotowy. Mam nadzieję, że mój tutorial był dla Was wartościowy i coś z niego fajnego wyniesiecie. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was.